Z dobrze odżywionym czworonokiem można wyruszyć na spacer, a pogoda ostatnio ku temu bardzo, bardzo sprzyjała. Aż powiedziałabym, może nawet za bardzo. Ale o tym, jak za bardzo, to mam nadzieję opowie nam nasz kolejny gość, nasz śląski pan od pogody, Damian Dąbrowski. Niedawno widzieliśmy się przy okazji pierwszego dnia wiosny, mówiliśmy o rodzajach wiosny. No i teraz cała ta wiosna we wszystkich swoich wydaniach została zaatakowana falami upału i takim prawdziwym już latem. Czy to źle, czy to dobrze, czy to normalne? Dzień dobry. No i właśnie końcówka marca już przyniosła nam początek termicznego lata, bo ten weekend... W wymiarze czasowym, no zwykle na przykład, nie wiem, niektóre rzeczy się, niektóre sadzonki, niektóre rośliny sadziło się dopiero no, po zimnej zośce, jak już po zimnych ogrodnikach, a teraz co? Faktycznie, czy nie będzie tak, że potem nagle wszystko zostanie zatrzymane? No i także na przykład wcześniej przyjdzie jesień? Będzie w tym roku, ale to, że mamy wczesną wiosnę, nawet chwilami lato, nie oznacza, że przyjdzie wczesna jesień. Pogoda czy przyroda dostosowuje się do panującej pogody, temperatury. A jaki będzie ten najbliższy czas, najbliższy weekend? Mamy się cieszyć czy szykować parasole? W miarę ciepło, przyjemnie ciepło. Być może pod koniec weekendu, w niedzielę po południu już nadejdzie front, ale za tym frontem właśnie się ochłodzi. Także przyszły tydzień powiedział... Prognozy po więcej oczywiście zachęcamy do zaglądania na profil pana od pogody. Pogoda dla Śląska, Damian Dąbrowski. Na co dzień dzisiaj pracownik Planetarium Śląskiego, gdzie możemy pana spotykać. Dziękuję bardzo. Do wyjątkowego miejsca i do wyjątkowych ludzi, którzy dają drugą szansę. To Fundacja Pomost, która pomaga byłym więźniom powrócić na łono społeczeństwa. Pomagają innym, dzisiaj sami potrzebują pomocy, ale całe szczęście są też tacy, którzy chcą im pomóc. A jak to wszystko wygląda, sprawdzał Bartosz Dominik. Działanie warte naśladowania i warte pomocy, to z całą pewnością. A w naszym studiu po raz pierwszy w pokoju na poddaszu, ale mam nadzieję, że nie ostatnim, nasza śląska francuska w Polsce, Anne-Sophie Basta, w towarzystwie mi. W Polsce no, brylujesz w różnych programach telewizyjnych. Traktują cię jako taką reprezentantkę w Francji, w Polsce. To były fragmenty filmów z kanału Alliance Française, gdzie na co dzień też pracujesz, uczysz francuskiego, na TikToku. Tak. Co to był za pomysł? Właśnie to ty na to wpadłaś, żeby na TikToku zrobić takie krótkie filmiki? Tak, bo chodzi o to, że często słyszę, że ciężko jest... Naprawdę. No. Nie. Już ma dość. Ale gorąco dlatego też. Miałam same, że tak powiem, dobre przygody, jak mam takie dzieci dwujęzycznych. Łatwiej ci zrozumieć twoich podopiecznych uczniów, których uczysz francuskiego, dla których to jest język obcy. Dzisiaj bardzo. Raczej młodzi się uczą, czy raczej starsi, czy to jest pełen przekrój? No tak, i wtedy oni też chcą wyjechać do Paryża, zwiedzać i chcą sami zamówić swojego croissanta, tak?